Rzecznicy Prawa i Sprawiedliwości uważają, że on walczył o słuszną sprawę i został Kamińskiego skazany. Bardzo dziękuję. Musimy kończyć poranek. Komentatorami byli profesor Jan Ostapiński, Wyższa Szkarbna, czyli zarządzania i Uniwersytet Warszawski, redaktorzy Rafał Kalusiniosłych, Jan Ordyński, TVP Info Przegląd. Dziękuję panom, dziękuję państwu. Emina Karadowska, do usłyszenia, a za chwilę informacje Radia Tok FM, później redaktor Maciej Głogowski i magazyn Akademii. Do wysłuchania w aplikacji Tok FM na urządzenia mobilne www.tokfm.pl/pobierz. Reklama. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 lat 0% kup na przykład sieciową akumulatorową maszynkę do strzyżania włosów Braun za 139 zł. Tylko do 1 lipca. Saturn. Technologia ma. Kupuj też na saturn.pl. 25 kwietnia życzymy walczyków w Legion Gruzach. Około 1 700 000 dzieci potrzebuje natychmiastowego wsparcia. Pomóż im w powrocie do normalnego życia. Kup okolicznościową koszulkę i wyślij SMS o treści Nepal pod numer 73646. Całkowity koszt SMS-a to 3,69 zł. Operatorzy sieci komórkowych zrzekli się dochodu z SMS-ów. Koszulki dostępne są w sklepie internetowym Polskiej Akcji Humanitarnej. Dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na pomoc dzieciom poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Nepalu. Nie wyobrażam sobie, żeby nie pomóc dzieciom. Niech starszy. Grupa Kuchnia już w kioskach. Lato to czas.
Najprostsze przepisy na lody, aż 24 strony. Czytajcie przy jedzeniu. Dzisiaj na T-Mobile.pl rozgraniamy, rozwiercamy i rozbijamy ceny smartfonów. Lepiej sprawdź na T-Mobile.pl. Teraz więcej na Statoil. Na nowym paliwie Miles od Statoil dojedziesz dalej, nawet do 3% dalej. A do tego tylko teraz pobierz swoją kartę do rozmiaru XXL za jeden uśmiech. Czekamy na Statoil. Teraz MediaMarkt. 50 lat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Przyjdź i sprawdź nas. MediaMarkt. Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poniedziałek 29 czerwca, minuta po 9. Informacje Tok FM. Małgorzata Nastowiec i Adam Oskar. Jean-Claude Juncker ma jeszcze jedną propozycję dla Tunezji. Za chwilę też ambasador Polski doniesie o tym, że wpływy państwa islamskiego w Tunezji będą rosły. I akt oskarżenia w sprawie zabójstwa Jarosława Ziętary. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, jak donosi Transpress, ma dziś przedstawić propozycję ostatniej szansy dla Grecji, by doprowadzić do jej porozumienia z wierzycielami i ustrzec ją przed niewypłacalnością. Propozycję Junckera ma dopoznać po 12.45. A na razie podczas weekendowych rozmów grecki rząd zatwierdził zamknięcie banków na tydzień, do 6 lipca. Zaś bankomaty, które wznowią pracę po południu, będą wypłacać tylko po 60 euro na osobę. Grekom, bo turystów z kartami zagranicznych banków te limity nie będą obowiązywać. Rząd zakazał też transferu kapitału za granicę, chcąc w ten sposób, jak poinformował premier Alexis Tsipras, powstrzymać masowe wycofywanie depozytów z banków i nie wykluczono, że w tym celu utrzyma to ograniczenia przez wiele miesięcy. Pragnę zapewnić, że depozyty w greckich bankach są bezpieczne. Grecy mogą być także spokojni o wypłatę swoich wynagrodzeń i emerytur. Do wszelkich problemów, jakie teraz mamy, musimy podchodzić ze spokojem, bo każdy tygodni. Rząd w Atenach, który nie dogadał się z wierzycielami w sprawie przedłużenia w Grecji programu pomocowego i nie zgodził się na wymagania przez wierzycieli reformy cięcia wydatków, teraz decyzję w tej sprawie oddaje w ręce samych Greków. To oni referendum zapowiedziane na 5 lipca mają ostatecznie zdecydować, czy przyjąć, czy odrzucić warunki wierzycieli. Wydarzenia w Grecji spowodowały osłabienie się europejskiej waluty, a to za tym idzie i złotego. Za euro trzeba w tej chwili zapłacić prawie 4,20 zł. Za dolara prawie 3,80, zaś kurs franka szwajcarskiego waha się w okolicach 4,05 zł. Słuchasz informacji Tok FM. Krakowska prokuratura apelacyjna oskarża biznesmena i byłego senatora Aleksandra G. o podżeganie do zabójstwa dziennikarza Jarosława Ziętary. Jeszcze dziś prześle stosowne dokumenty do sądu. Ziętara pracował dla Gazety Poznańskiej i pisał o aferach gospodarczych. Zaginął w 1992 roku w drodze do pracy. Do tego tematu wrócimy w kolejnych informacjach Radia Tok FM. Ambasador Polski w Tunisie prognozuje, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy państwo islamskie będzie werbować coraz więcej Tunezyjczyków. Zdaniem Iwo Wyczewskiego będą oni łatwym łupem dla dżihadystów, bo jak wyjaśniał w porach Radia Tok FM, obowiązkowo zawody lekarzy w Susie branży turystyczne będzie chylić się ku upadkowi, a w związku z tym tysiące ludzi zostaną bez pracy. Źródłem tego rynku, być może nie jest ideologia, jest przede wszystkim męża. To nie był wtedy tam wymierzony przypadkowo turystyka. I tu się zamyka to koło, bo to są to wyobrazi, że wyszali tych dni handlu razem do biednych ludzi, ludzi pozbawione perspektywy i dają im pieniądze, pełnią ideologię, dają obietnicę nieba i wysokości. Państwo islamskie przyznało się do zamachu w Susie, jednym z najpopularniejszych kurortów Tunezji. Uzbrojony mężczyzna strzelał do turystów w jednym z hoteli i na plaży zabił 39 osób. Były lider SLD Grzegorz Napieralski oraz były rzecznik Twojego Ruchu Andrzej Rozenego dziś są biało-czerwone. Właśnie tak nazwali partię, którą wspólnie założyli. Jej fundamentem ma być wolność, wolność gospodarcza, wolność przekonań i wolność od biedy oraz ubóstwa, rozumiem, chce też Polski przegrywany. Polska powinna być krajem, w którym da się przewidzieć przyszłość na lata, a nawet na pokolenia. Polska, według naszych marzeń, jest krajem szczęśliwym na wzór skandynawskim. Grzegorz Napieralski nie wyklucza współpracy biało-czerwonych z nikim, nawet z Leszkiem Millerem, ale na razie wraz z Rozenkiem ruszył w Polskę, by spotkać się z ludźmi i budować partię na struktury. Nie ma w całej Polsce dziś deszcz, ale i słońce, które od czasu do czasu wyjrze z chmur. Do tego burza na południowym wschodzie kraju. Na termometrach od 19 stopni w Katowicach, przez 20 w Trójmieście i Krakowie, do 23 w Warszawie i do Wrocławia. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
mówię pan Andrzej Rondacki, prezes Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Małgorzata Malikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych i Ośrodek Analityczny Pan. Dzień dobry. I pan Piotr Kuczyński, główny analityk domu inwestycyjnego w Serbii. Dzień dobry. To co, otworzy się historia na naszym oczy? Przyspiesza. No chyba żyjemy w takim okresie właśnie, gdzie natłok jest różnych, czasem niespodziewanych. Zawsze tak było, tylko teraz wszystko o tym wiemy. Przyspieszyło obie te informacje. A to prawda. Rodowanie. Ci prasy chce się tak zapisać w historii? Ci prasy zasłonił ataki terrorystyczne. No to są. No, ale chyba nie zrobił tego jednak celowo. Natomiast myślę, że to jest kwestia tego przeciągania struny. Może być to rzeczywiście jeden most za daleko. Mówiąc krótko, strategia Grecji jest jednak strategią lekkiego szantażu, bo oni liczą na to. I rzeczywiście trudno nie mogą mieć pewnej racji w tej kalkulacji, że ze względu na fakt, że euro to jest nie tylko sprawa gospodarcza, ale to jest przede wszystkim wielki projekt polityczny europejski, który jak dotąd był, jest nadal najbardziej posuniętym etapem integracji krajów Europy, tych krajów, które się zdecydowały do strefy euro przystąpić, to Grecja liczy na to, że nie zaryzykują kraje tworzące ten projekt, zwłaszcza Niemcy, nadszarpnięcia dalszej perspektywy rozwijania tego projektu, bo przyszłość strefy euro to jest przyszłość również całego konceptu Unii Europejskiej jako tworu. Ten twór jest niedokończony, jest w ciągłej budowie i o ile myśmy w latach 90. byli na takiej fali pozytywnej, w zasadzie nikt nie miał wątpliwości, że wpracamy w jakiś lepszy świat i na tej fali udało się doprowadzić do zjednoczenia zachodniej i wschodniej części Europy, tego wielkiego zjednoczenia. I tak też właśnie weszliśmy w projekt euro, waluty, bo tyle potem zaczęły się schody i już na konstytucję europejską nie było zgody. Tak naprawdę można powiedzieć, że od tego czasu jest odwrót od koncepcji dalszej czy pogłębionej integracji. I teraz... A to już było kilka lat temu. No tak, to mówimy o początku lat 2000, właśnie od początku tego stulecia. I ten trend się pogłębia. I teraz pozwolenie na to, ile z ekonomicznego punktu widzenia pewnie miałoby było nieuzasadnione, o tyle pozwolenie na odpuszczenie Grecji, wyjście Grecji z Unii Walutowej, a w konsekwencji z Unii Europejskiej, miałoby jednak skutki polityczne, czy nam się to podoba, czy nie. I z tego punktu widzenia patrząc, ta strategia Greków ma sens w tym sensie, że trzymają trochę polityków europejskich w szachu, tak? Ale oczywiście to może się, oni mogą się przeliczyć. Pytanie oczywiście, co będzie dalej i czy rzeczywiście się nie przeliczą. Tak jak Państwo usłyszeli kilka minut temu w informacjach przewodniczącej UKW, jak donoszą agencje, ma jednak dziś przedstawić propozycję ostatniej szansy. Być może ostatnią propozycję ostatniej szansy. Ostatniej szansy, tak, która być może pozwoliłaby doprowadzić do porozumienia Grecji z wierzycielami. Dosyć duży napięty harmonogram wewnętrzny na dzisiejszym chyba niemieckiego rządu, która zwoła i specjalne posiedzenia klubów tworzących rząd i rząd po to, by rozmawiać o tym, jakie mogą być scenariusze. No a my oczywiście, jak zawsze, możemy spojrzeć na to z takiej, nie wiem, czy patriotycznej perspektywy i powiedzieć sobie, że jest 9.9 i już o 9.9 WIG20, czyli indeks 20 największych spółek na warszawskiej giełdzie, traci 3,6 w tej chwili za euro płaci się 4,20, a za franka 4,04. Taki to mamy obraz, ale pan profesor Rendowski. Ja chciałem nawiązać do tego poprzedniego tematu i powiedzieć kilka spraw, że oprócz wymiaru politycznego, prawda, również konsekwencji będzie wymiar finansowy, z którego sobie być może do końca nie zdaję sprawy, jak obserwuję takie entuzjastyczne komentarze na internecie. Grecja do przodu, nie dajcie się tym, tutaj nie wymienię, bo już padają słowa ogólnie uznane za bezżywe i tak dalej, i tak dalej. To wyjście Grecji, gdyby miało nastąpić, będzie miało bardzo poważne konsekwencje finansowe i również dla Polski, mimo że nie jesteśmy w strefie euro, ale będą konsekwencje dla polskiej waluty. Ja pamiętam parę miesięcy temu pytanie tutaj pan profesor Mudarski, może niech człowiek zostawić, niech sobie radzą. W dalszym ciągu tak uważam, Oczywiście, że wie pan, oni stosują bardzo wymyślną taktykę, czy strategię wręcz,
wobec której Unia jest albo bezsilna, albo mało efektywna. I ten właśnie ciągły szantaż, to jest żadny szantaż, bo jak się mówi, że ma się, w Moskwie się jest, mówi, że ma się inną alternatywę, prawda, to mówi członek NATO. To jest normalny szantaż. To jest trochę już nieodpowiedzialne. Ja w ogóle myślę, że cała ta jest nieodpowiedzialność. Geneza tego konfliktu jest następstwem nieodpowiedzialności. Fałszowanie statystyk, prawda? Fałszowanie statystyk, brak dyscypliny finansowej. Możemy dyskutować nad tym, czy ta terapia, która została zaproponowana, no, nie jest nadmiarowa, prawda? To o tym możemy dyskutować. Ale po prostu sposób postępowania Grecji, greckich polityków, nawet rezultat tych wyborów, kiedy się wybiera partię, która w zasadzie nic konstruktywnego nie ma do zaoferowania, bo wiadomo, będzie prędzej czy później tutaj powstanie konsul. Tak, być może nie warto tego ciągnąć tak. W tej pierwszej części takiej publicystycznej bardzo, jeszcze bardzo, bardzo proszę pan Grzegorz Kuczyński, to jest pana refleksja i zabierzmy się do szczegółów. Nie chcę, bo ja wiem, że w polskim mainstreamie, w prasie, to zdecydowanie dzisiaj na pierwszej stronie tej gazety, którą pani doktor ma przed sobą wyczytać, no, mało brakowałoby, poszły jakieś inwektywy pod adresem rządu greckiego. Ja uważam, że robią po prostu tak, jak im się wydaje, że robią dobrze dla Greków. Tak im się wydaje. To znaczy, że robią dobrze. To, że mówią, że będą się tam z Rosją bratali, czy nie, nie powiem, to jest nieodpowiedzialne. Normalna gra polityczna. No ludzie, no przepraszam, normalna gra polityczna. Jeśli przedstawiać jako perspektywę alternatywną, to tak, to jest dokładnie. I trzeba brać też pod uwagę, że minister finansów Grecji, pan Varoufakis, doktorat robił z Ligier. No więc właśnie. I myślę, że niekoniecznie jest najlepszy na świecie z teorii Ligier, ale rozgrywa jakoś tam partię. Czy o to dba lepiej, czy gorzej? Ja do Greków mam, jeżeli mam mieć zastrzeżenie, to jedno, że to referendum ogłosili teraz, a nie miesiąc wcześniej. Czyli referendum nad propozycjami, a nie miesiąc wcześniej. Że załatwili to w sposób, no wręcz powiem chamski, no bo na Twitterze, jak partnera informuje, że mam ciemność, robi referendum, tak się tego nie załatwia. I tu mam zasłę, to i to bardzo. Cała rozgrywka jest dla mnie normalna, no słuchajcie, Grecja nigdy nie powinna być w strefie euro. Nigdy. Po prostu nigdy. I tyle, no i możemy tutaj mówić dlaczego i co i jak doszło do tych 320 paru miliardów euro zadłużenia, ale gdyby nie była w strefie euro, to by tego problemu nie było. Dobrze? Teraz chciałbym wiedzieć, to jak macie formalnie wyglądało to bankructwo. Ktoś wyjdzie i powie, koniec, a czy po prostu... No to się dogadają. Nie ma możliwości prawnej do tej pory, czytałem opinię specjalistów, z wyjścia ze strefy euro, z Unii Europejskiej tak. No dobrze, panie prezesie, nie płacą we wtorek raty dla MFW jednej, nie płacą na podpańskiego dnia drugiej. Ale już agencje ratingowe powiedziały, panie redaktorze, że to nie oznacza, że będzie ogłoszone, że oni powiedzą, to jest agencja o bankructwie. Ale nie dostają przedłużenia tego dnia. Zobaczymy, co zrobi Europejski Bank Centralny. Od tego zależy płynność. No dostarczenie płynność na razie. Jeżeli zdecyduje, być może tak będzie, albo to jest też gra między Komisją Europejską a bankiem, prawda? Że ci na ostro, tam ten trochę jeszcze tego strumyczek właśnie puszcza z tego kranu trochę tej wody, 89 miliardów. Tak. Więc to od tego będzie bardzo dużo zależało. Ja też myślę, że w Grecji nie da się, że tak powiem, zbankrutować w taki widowiskowy sposób, że się wszystko zawala, że stoją z miskami po zupę ludzi. Nie będą stali, mają spore zasoby, prawda? Banki przez jakiś czas będą zamknięte. A później będą rozmowy, jak z tego wyjść. Może będzie inny rząd. Zobaczymy. Ale nie wiem, czy państwo taką osobę pamiętacie, Hans Werner Sinn, albo Sinn, bo ja niestety nie jestem niemieckim językiem, pisze się przez S. Instytutu Instytutu Niemieckiego, którego indeks jest obserwowany wręcz na całym świecie. Tak jest. To jest jedyne dane makroekonomiczne z Europy, które są naprawdę obserwowane, tegoż instytutu. Nie czytałem w Bloombergu,
zewnątrz euro i powoli, powoli przechodzenie do drachmy. I za 2-3 lata tak mówię, ja twierdzę, że byłoby super i to byłoby groźne dla strefy euro. Z punktu widzenia gospodarczego ja się tu zgadzam. Wydaje mi się, że gdyby to była kwestia wyłącznie gospodarcza, to taki sanacyjny projekt jest też lepszy dla tak naprawdę Unii, bo sprawa Grecji obecnie eurozonę grą. Natomiast, ponieważ jest to projekt polityczny, ja osobiście uważam, że to jest polityczny. Problem jest absolutnie polityczny, podobnie jak to było też z tym wielkim rozszerzeniem. Powiedzmy sobie szczerze, gdyby myślał czysto gospodarczo, były argumenty za, ale było też argumenty dużo przeciw. To właśnie wola polityczna spowodowała, że w ogóle nie było możliwe wprowadzenie 12 krajów do 15, czyli stworzenie 27 sobie, a potem za chwilę 28 członków Unii Europejskiej. Więc dzisiaj jest podobnie. To jest absolutnie polityczna sprawa. I z tego punktu widzenia patrząc, ja osobiście nie wierzę, że dopuści się wariant wyjścia Grecji. Wydaje mi się, że zrobi się wszystko, aby Grecję zatrzymać i powiedzmy sobie też, w czym tkwi problem. Bo problem nie tkwi w tym, że Grecja jest w tak katastrofalnym stanie i tylko. Problem tkwi w tym, że władze obecne Grecji nie akceptują w 100% rozwiązań, które są dawane przez trojkę. I to ma charakter głównie w zasadzie programu politycznego partii Syriza, bo Syriza doszła do władzy na fali postulatów socjalistycznych, no prawie, że takich, no, to są marksiści, trockiści, bardzo mocna lewica, o takich poglądach radykalnych. Tam jest oczywiście sporo ludzi myślących bardzo radykalnie, nawet utopijnie. I teraz w związku z tym ten program, głównym postulatem tego programu jest sprawienie, aby w Grecji nie doprowadzi do dalszego pogłębienia nierówności. Teraz oni odbierają propozycje trojki jako propozycje liberalne idące w kierunku większej prywatyzacji, oszczędności, zbierania szeregów państw, ale nie w kierunku. No, oni się nie zgadzają z taką wizją rozwoju sytuacji w Grecji. No tak, dobrze, jeżeli Hiszpanie, czy Portugalczycy, czy Irlandczycy, czy Włosi, a więc wszystkie te kraje, które kłopoty mają, rozmawiają i chcą pójść w tę stronę, to jest ich sprawa, ale my, nasz elektorat, my nie dajemy zgody na dalsze trwanie, mówiąc krótko, w tym kapitalizmie, w którym znamy. I to jest zasadniczy problem, dlatego oni sięgają do referendum, bo oni pytają się, chcą się spytać też już się zabieg socjotechniczny, ale również chcą zapytać Greków, czy się zgadzacie z taką wizją świata, bo my się nie zgadzamy, tak? No i będziemy mieli takie zestawienie, że zobaczcie, tu było społeczeństwo, a dziś europejskie elity sobie coś wymyśliły i chcą go ustawić. To nie jest pewne, jak europejskie, ale nie jest pewne, jak to powiedział Grecja, bo nie wiadomo, jakie będzie pytanie w tym zadaniu. Pytania konkretnego też na razie nie znamy. Za chwilę informacje w Radiu Tok FM, po informacjach jeszcze kilka takich praktycznych ciekawostek. Zamknięte banki, bankomaty, niemożliwość wyjścia. A na przykład taki Grek, który jest w Polsce na wakacjach i jest obsługiwany przez grecki bank. On dzisiaj może posługiwać się swoją kartą, czy nie może? Ciekawe. Ale ja też jest to później, że parę słów ze strony politycznej. Informacja o tych spóźnionych, przepraszam. EKG. Reklama. Uwielbiam życie w mieście, ten ruch i energię, ale wiem, że moja wrażliwa skóra nie czuje się tu bezpiecznie. W laboratorium Stosin wiemy, że niskie życie zagraża wrażliwej skórze. Dlatego stworzyliśmy polecany przez dermatologów krem intensywnie nawilżający i Boston Sensitia. Witaminy, filtry UV i opatentowany składnik kojący tworzą inteligentną barierę ochronną. Efekt. Skóra wolna od podrażeń, wygładzona i nawilżona. I Boston Sensitia. Teraz w promocji w aptece. I Boston. Twoja recepta na zdrową skórę. Teraz w MediaMarkt. 50 lat 0%. Bez odsetek, bez prowizji, na cały asortyment. Przyjdź i sprawdź nas. MediaMarkt. Sezon na ukąszenie owadów w pełni. Dlatego wybraliśmy się do lasu, żeby przetestować Moskiterum spray ochronny. Do kupienia wyłącznie w aptekach. Nie jest to preparat biobójczy i nie zawiera dietylometatoluamidu, czyli TET. Zatem co zawiera? Olejki roślinne, które zapewniają naturalną ochronę skóry. Sprawdźmy, jak działa. Muszę przyznać, że Moskiterum jest skuteczne i może być stosowane u dzieci już od pierwszego roku życia. I ja to kupuję. Moskiterum. Lato bez koszmarów. Nie lubisz, kiedy coś jest zbyt wolne? My też nie. Dlatego na kuzniewski.pl już teraz mamy dla Ciebie w wyjątkowej ofercie nowy notebook HP EliteBook Folio 1020. Najcieńszy i najlżejszy biznesowy notebook na świecie. Z procesorem Intel Core M. Już
teraz na kuzniewski.pl. Reklama. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 9.21. Adam Ozga, zapraszam. Jeszcze dziś Jean-Claude Juncker ma przedstawić propozycję ostatniej szansy dla Grecji. Konferencja przewodniczącego Komisji Europejskiej o 12.45. Po weekendowym fiasku rozmów greckiego rządu z wierzycielami od rana w Grecji nie działają bankomaty. Popołudnie mają zostać włączone, ale Grecy nie wypłacą z nich więcej niż 60 euro na osobę. Turyści wypłacą gotówkę bez limitów, ale i tak lepiej się w nią zaopatrzyć przed wyjazdem. Komisja Europejska oceniła już, że to słuszny krok. John McCain za dostawami broni na Ukrainę. Nie zgadzam się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Barackiem Obamą, mówi republikański senator. Na Ukrainie dokonała się inwazja i powinniśmy jej pomóc w obronie, stwierdził były rywal Obamy w wyborach prezydenckich. Film, który w komunistycznej Polsce wywołał burzę prasową i gniew, Władysława Gomułki, a autorowi otworzył drzwi do światowej kariery. Nóż w wodzie. Debiut reżyserski Romana Polańskiego został zrekonstruowany cyfrowo. Zrealizowany na początku lat 60. kameralny dramat psychologiczny przyniósł Polańskiemu nominację do Oscara oraz nagrodę krytyków na festiwalu w Wenecji. Pogoda. Od czasu do czasu zza chmur na dłużej wyjdzie słońce. W całej Polsce może padać, a we wschodniej części kraju i w górach możliwe też burze. Na termometrach przeważnie od 19 do 23 stopni. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Przyjemnie. I także, no, teraz
informacja. Ale dobrą informacją jest, że pomimo tych wszystkich politycznych, całej politycznej zawieruchy, tego, o czym media donoszą z Grecji i z wielu jeszcze innych miejsc, jest taka generalna niestabilność, to polscy przedsiębiorcy robią swoje i po zasadzie, można powiedzieć, zwracają bardzo mocną uwagę na pewne nisze i szanse zagraniczne. Chiny na przykład są takim rynkiem ostatnio dość eksploatowanym, jak tu się mówi, bo między innymi minister Stefanadu z wizytą w Pekinie i w Szangdu, w Szechuanie. To jest taki symptom, że my dostrzegamy, że Chiny to za duży kraj dla nas, że raczej powinniśmy spojrzeć na prowincje i w tych prowincjach chińskich, które są wielkie, Szechuan to jest 90 milionów, więc większy niż każdy kraj Unii Europejskiej. My się jakoś tam staramy pracować. Teraz właśnie była taka krótka, studijna wizyta na Tajwanie, który z kolei jest taką 23-milionową, można powiedzieć, enklawą niezależności, aczkolwiek z formalnego punktu widzenia większość kraju światowego uznaje niezależnego państwa, jakim jest Republika Chińska, popularnie zwana Tajwanem. Ja chcę powiedzieć, że po prostu to pokazuje pragmatyzm, że my szukamy mimo wszystko pewnych miejsc na mapie świata, które mogą nam spowodować, że znajdziemy alternatywę dla chociażby problemów Rosji. Mam i właśnie tych problemów ze strefą Europy i Grecji dzisiejszym. Zapomniałbym o jednej bardzo pozytywnej rzeczy, która się dzieje, mianowicie niebywałym przyspieszeniem pracy parlamentu. Ustawa za ustawą i się szykują następne. Poza tym szereg problemów, które nie mogły być przez 4 lata ubiegłe rozwiązanych, nagle znajdą szybkie rozwiązanie. Mam taką propozycję, panie prezesie. Wróćmy do zestawu kompletu właściwie ustaw, często przegłosowanych przy poparciu wszystkich klubów w zdziwieniach, bo ja mam kilka zdziwień z tym związanych. Zaraz do tego. No ci jedną to legislacja i moda. Powiat Kuczyński, WIG 20 traci 2,5%, szeroki indeks WIG 3,17. Tak bym powiedział kupować, tak? Nie, znaczy 3,5 kupować. Euro 4,19 zł, frank 4,04, dolar 3,79, relacja euro do dolara jest 1,10. Tak miało być? Nie, tak nie miało być, a jeszcze tylko jedno, znaczy parę zdania może na temat tej... Ja bardzo chciał, żeby pan o tym powiedział. Coś ja powiem, ale dokończę, no bo tutaj państwo nad mówili, też chciałem dokończyć sprawy polityczne. Jaki jest problem? Zgadzam się z państwem, że Unia to Unia, wierzycie, powinni ustąpić i jeszcze utrzymać tę kwestię z powodów politycznych. Ale problem jest taki, jeżeli oni teraz ustąpią jakoś, jeżeli to będzie sukcesem Syrizy, to się jeszcze bardziej poparcie zwiększy dla Syrizy i za parę miesięcy wrócimy znowu do tego samego problemu, bo wrócimy i w Hiszpanii w październiku wrócimy do tych wyborów, a podobno następna w kolejce, już abstrahując od samego samej Grecji, stoi Portugalia, która podobno ma coraz większe problemy i za chwilę może być dokładnie w tej samej sytuacji, która jest w Grecji. Także jeżeli Europejczycy ustąpią, to będzie taki problem właśnie polityczny i to potworny. Jeżeli nie ustąpią, no to właśnie dwuwalutowe przepuszczenie Grecji przez strefę euro. Ja nie odwracam, chcę tylko powiedzieć, że to ja bym interpretowała inaczej. Że wydaje mi się, że to powinien być głębszy sygnał w ogóle dla rządzących w Europie. A rządzący dzisiaj ciągle jeszcze to są ugrupowania umiarkowane, znaczy centro lewicowe, centro prawicowe w różnych strukturach. Ale dlatego mówię jeszcze, że sygnał jest następujący. Jeżeli rzeczywiście się czegoś nie zrobi z rosnącymi nierównościami w tym kapitalizmie, który znamy i z sytuacją, w której w większości krajów unijnych, a więc tu u nas, zawęża się ilość ludzi i firm, które dominują na rynku, tak, to powoduje, że będzie coraz większe niezadowolenie ludzi, którzy nie są nawet w klasie średniej. Jeżeli się nie zaproponuje czegoś, jakiejś oferty nie zrobi politycznej dla ludzi, którzy nie są w dobrej sytuacji materialnej, tylko w sytuacji jak na Europę złej, co nie oznacza, że to jest porównywalne z sytuacją z kimkolwiek z krajów rozwijających, ale jednak w sytuacji materialnej złej, to będziemy mieli narastającą frustrację. Ta narastająca frustracja będzie się przekładała na ruchy polityczne, na partie polityczne, na głosowanie. Tylko kapitaliści muszą zrozumieć, że nikt tego kapitalizmu nie chce zatrzymać, tylko go zmienić nieco, po to, żeby go obronić. I właśnie, tylko że pytanie jest, czy rzeczywiście idzie się w tym kierunku, bo takich ludzi, no, które... Całość już widzę pana Piotra. Nie, bo ja kapitalizm ludzko twarzy po prostu. No tak, tylko to trzeba być konkretny. Zawsze.
często przypominał tak, przy podgadać taki rok, to co Simon Bones napisał kiedyś. Były główny ekonomista Mercurius. Atlantic Monthly w 2005 roku był fajny artykuł jego Quiet Cup. I on to na końcu napisał, że niestety, żeby zmienić system właśnie w tym kierunku, o którym mówi pani doktor, o tym mówisz, to Christine Lagarde, szefowa MRW, prawda? Szefowa MRW mówi o nierównościach od dłuższego czasu. Żeby to zmienić, to trzeba zmienić elity, no. A żeby zmienić elity, to się szykuje słowo na R, którego nie chciałbym wypowiedzieć. Dobrze. Dlatego wracamy do słowa na G. Grecja. Grecja, w Frankfurcie, który... To nie ruszam, ale za to się pytał, czy tak miało być, tak? Podstawowe pytanie na G, na rynkach. No ale zaraz, przecież tak? Mówiliście, że tak? Wszyscy mają to w cenach. Nie, Grecy to nie mają w cenach, ale to, że indeksy zaczną od spadku, to było oczywiste, bo tak likwidacje reagują na nieoczekiwane, a złe wydarzenia. Mnie tylko dziwi to, że euro-dolar spada, czyli że euro bardzo traci do dolara. Dlaczego mnie to dziwi? Dlatego, że przez ostatnie kilka tygodni im gorzej było na linii wierzyciela Grecja, im gorzej było, tym silniejsze stawało się euro. Czyli według zasady złe jak to koszyka wypada, reszta zostaje lepiej dla euro. A dzisiaj jest odwrotna reakcja i to mnie dziwi, no ale to może jest chwilowe. A te przeceny wyprzedaży będą trwały aż do tego referendum i jakiegoś formalnego? No, słyszę na przykład, dzisiaj rano słyszałem chyba u Was nawet w Tokio, że premier Tsipras poprosił Komisję Europejską i całych wierzycieli, żeby chociaż do referendum utrzymali. Nie ma jeszcze odpowiedzi. Nie ma jeszcze odpowiedzi. No dobra, to pan sobie teraz trafia taka odpowiedź. Tak, otrzymujemy i ma pan w tej chwili już zero z tego minus 3,6. Taka będzie sytuacja. Każda pogłoska, wypowiedź, decyzja będzie zmieniała kierunek. To jest rynek dla szybkich spekulantów. A jak to jest w XXI wieku i już mając ten postęp technologiczny, jak się zatrzymuje, chociaż garantuje system bankowy. To jest takie proste dzisiaj, to, że nie mogą pójść do banku, ale jakie rozumiem, mają trudności w ogóle z wykonywaniem. Nie, to jest kontrola kapitału, to znaczy, że każdy przelew wewnętrzny czy inny musi być jakoś tam usprawiedliwiany. Na razie nie mogą. I zasady muszą być. Wolność będą mogli sobie zapłacić za prąd. Ale rozumiem, że nie będą mogli kupić za granicę. No tak, ale jeżeli firma ma przelew zrobić, to płaci za dostawę czegokolwiek, no to musi mieć pozwolone to, by mogła to zrobić. Czyli ktoś musi to nadzorować. Nie wiem, kto i jak. Na rządu musi. No właśnie, na bank centralny. Bank centralny. Ale to wtedy każdy przelew, panie prezesie? Tego. To bym powiedzieć, bo to właśnie, że to zasady kontroli muszą być wyznaczone. Bank Centralny Grecji odpowiada przed Europejskim Bankiem Centralnym i sprawuje w Grecji tego typu kontrolę. Po południu, jak rozumiem, te wypłaty bankomatowe zostaną złożone, bardzo ograniczone, 60 euro. Ci, którzy są obsługiwani przez zagraniczne banki, mają w nich depozyt, albo są z Grecji, albo jest przyjemny, mają mieć prawo obsługiwać tak te płatności. Pojawił się temat nierówności i przyszłości kapitalizmu w kontekście Grecji i strefy euro. Jest dzisiaj w gazecie tygodniku dużo, czyli rozmowa z prezesem Kaczyńskim. Myślę, że warto się wczytywać w rozmowie z prezesem Kaczyńskim. To będzie pytanie, to było następujące, ale z kontekstu, ale pytanie, czy nie będzie to jednak ingerencja w wolny rynek? Takie pada pytanie. W kontekście tego, co było wcześniej powiedziane, ale odpowiedź wystarczy, jeżeli przeczytam tę, którą prezes Kaczyński dał. Sam profesor Orłowski mówi, że wolny rynek w obecnych warunkach to bajka, w którą nie wierzy się już na pierwszym roku ekonomii. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy przeciw zdrowej konkurencji. Tylko obecnie ona jest niezdrowa. Bajkiem niewidzialnej ręce rynku to opowieści równie wiarygodne, co bajdurzenia komunistów głoszących, że zniesienie własności jest drogą do powszechnej szczęśliwości. Sprawdzają się prywatna własność, ale też traktowana elastycznie konkurencja i sprawna polityka gospodarcza państwa. Jeśli jedni płacą podatki, a inni ich nie płacą, to nie ma mowy o żadnej równej konkurencji. Z Polski w co najmniej dziwny sposób wypływają gigantyczne pieniądze. Jeśli transferuje się olbrzymie środki, na przykład za prawo do używania
Polacy przy aprobacie obecnej władzy są regularnie okradani na wiele sposobów, które gdzie indziej są nie do pomyślenia. Wciskania ludziom toksycznych produktów bankowych, wyższe niż w wielu krajach opłaty za karty chodnicze i kredytowe. Z takimi praktykami trzeba skończyć, a wtedy pieniędzy wystarczy nie tylko na dodatki na dzieci. To jest ograniczenie, zwiększenie bazy podatkowej i ograniczenie osób, tak? Zobaczcie Państwo, że wracając na chwilę do Grecji, ale w kontekście Pana wypowiedzi, Pana Prezesa Kaczyńskiego. Pani Christine Lagarde, szefowa MNW, dlaczego oprotestowała drogę grecką do zwiększenia tych przychodów? Bo oni opierali się właśnie na tym. Zwiększą przychody ze starej strefy, zwiększą bazę podatkową, a pani Christine Lagarde twierdziła, szefowa MNW, jak mówię jeszcze raz, twierdziła, to jest żadna droga, bo to są ulotne rzeczy, które nie sposób oszacować w ogóle. Dlatego, jeżeli Pan Prezes Kaczyński mówi, że właśnie tą drogą będzie zwiększona i dobrobyt nastąpi, no to łatwiej wiatr. No ale jednocześnie szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego obrazowo bardzo powiedziała, że tak umieścić te wszystkie osoby, które mają wpływ na 50% zachodniego PKB, to by się zmieściły w jednym autobusie, jest ich 85, tak, o ile pamiętam. W związku z tym ten wątek nierówności jest wątkiem naprawdę istotnym. On zresztą został udokumentowany, bo jest ta słynna książka Piketiego, Kapitału XXI wieku. Nie bez przyczyny ona nawiązuje do Marksa, prawda? W swoim tytule. To jest zresztą cecha 700-stronicowa, która zrobiła furorę, jest bestsellerem. To też w przypadku się zdarza. Zwłaszcza, że autor jest Francuzem, a to zrobiło furorę na rynku anglosaskim. To jest policzone i udokumentowane. Pytanie, co z tym zrobić? Bo tam nie ma odpowiedzi, co z tym zrobić. Tam są odpowiedzi. Jest bardzo. Dlatego też uważam, że ich tam nie ma po prostu. No ale jako nie zmienia to faktu, że z naukowego punktu widzenia to zostało policzone w skali 300 lat na różnych kontynentach. I to ostatnie zdanie Andrzeja Jędrowskiego, prezesa Kaczyńskiego? Nie, no ja uważam, że to co powiedział pan prezes Kaczyński, to jest akurat prawda. To nie w tym sensie, że to rozwiąże wszystkie problemy finansowe i będzie tych pieniędzy dużo. Natomiast już ostatni kryzys finansowy pokazał nam, że my rzeczywiście z wolnym rynkiem nie mamy do czynienia, tylko z dyktatem wielkich instytucji finansowych, wobec których są słabe państwa, prawda, i wielkich podnarodowych korporacji. To jest prawda. A z tym było więcej, co prezes w do rzeczy. Myślę, że Państwo usłyszą jeszcze w wieku 15, to pani Sztuba prawda nas zaprosi. Zapraszam. Jedna trzecia palaczy papierosów na świecie to Chińczycy, a Chiny to największy producent tytoniu. Aby zrozumieć, posłuchaj programu od wczoraj, od poniedziałku do piątku, o 10:00. Zapraszam, Cezary Łasiczka. Reklama. Teraz MediaMarkt, 8-calowy tablet Prestigio z procesorem Celato. Za 299 zł. Sprawdź akcję Kasa ze szkolnego ASA. MediaMarkt. Opera Don Giovanni, Mozarta oraz inne w mistrzowskim wykonaniu polskich artystów Metropolitan Opera, a także koncerty, które zapamiętasz na długo. Zbigniew Gruzłowski, Symfonia Viva, Motion Trio. To wszystko w lipcu, gdy zapiękną ogrody, czyli podczas festiwalu Ogrody Muzyczne. Rozmowy z gośćmi Krzysztof Penderecki, Krystyna Mazurówna, Marek Niedźwiecki, Maria Czubaszek, Mariusz Trojiński. 15. Festiwal Ogrody Muzyczne, 1-30 lipca. Dziedziny z Wielki Zamku Królewskiego w Warszawie. www.ogrodymuzyczne.pl. Patronat honorowy Wielkie Księstwo Luksemburga i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kwietnia życie Nepalczyków legło w gruzach. Około 1 700 000 dzieci potrzebuje natychmiastowego wsparcia. Pomóż im w powrocie do normalnego życia. Kup okolicznościową koszulkę i wyślij SMS o treści Nepal pod numer 73646. Całkowity koszt SMS-a to 3,69 zł. Operatorzy sieci komórkowych zrzekli się dochodu z SMS-ów. Koszulki dostępne są w sklepie internetowym Polskiej Akcji Humanitarnej. Dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na pomoc dzieciom poszkodowanym w trzęsieniu ziemi w Nepalu. Jednego dnia stracili wszystko. W tym dramacie musimy im pomóc. Urszula Dudzia. 200 numer miesięcznika na tydzień już w sprzedaży, a z nim eksperci radzą m.in. jak mieć nowoczesny i funkcjonalny.
maksymalny taras. Ile kosztuje pokrycie dachowe? Kiedy ogrzewanie prądem się opłaca? W tym wydaniu konkurs jubileuszowy. Do wygrania wyposażenie łazienki. Budujesz, remontujesz, urządzasz. Czytaj ładny dom. Nowoczesny poradnik budowany. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 42 minuty po godzinie 9. Adam Hozga, zapraszam. Komisja Europejska popiera decyzję greckiego rządu o kontroli przepływu kapitału po załamaniu negocjacji w sprawie wygasającej jutro międzynarodowej pomocy. W praktyce oznacza to zakaz transferowania pieniędzy za granicę, ograniczenie wypłat z bankomatu do 60 euro dziennie na osobę i zamknięcie banków na tydzień. Chodzi o to, by ograniczyć masowe wypłaty. To ważna uwaga, turyści mają wypłacać gotówkę z bankomatów bez przeszkód, ale i tak lepiej zabrać jej na wakacje więcej niż zwykle. Mimo że Grecja zapowiada referendum w sprawie reformy, jest jeszcze pole manewru do negocjacji, deklaruje tymczasem unijny komisarz do spraw gospodarczych i walutowych Pierre Moscovici. Przypomniał też, że szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker złoży w południu Atenom nowe propozycje. Jak rynki zareagowały na sytuację w Grecji, o tym powiemy w informacjach o godzinie 10. Negocjacje z Iranem będą trwać nawet po terminie. Zgodzili się na to wszyscy uczestnicy toczących się w Wiedniu rozmów. Oficjalny czas na porozumienie w sprawie irańskiego programu nuklearnego upływa za niespełna 45 godzin. Światowe mocarstwa nie mogą dogadać się z Teheranem m.in. w sprawie tempa znaczenia sankcji oraz dostępu inspektorów do irańskich instalacji atomowych. Fundacja Nedyny mimo wszystko przekaże w Nowym Sączu mieszkanie ukraińskiej 5-osobowej rodzinie. Rodzina z Donbasu ma polskie korzenie. Małżeństwo z trójką dzieci przyjechało w styczniu do ośrodka charytatywnego Caritas w Rybakach na Mazurach razem z grupą 74 rodzin z Ukrainy. Do końca czerwca, więc do jutra, Ukraińcy muszą opuścić ośrodek. Pogoda. Od czasu do czasu będzie wyglądać słońce, od czasu do czasu może też padać deszcz, ale w wschodniej części kraju i w górach możliwe burze. Na termometrach od 19 do 23 stopni. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. $3.78, a euro do dolara to jest 1 i jeszcze 10.78, żeby być bardzo dokładnym, do 4 miejsc po przecinku. Jeśli chodzi o giełdę papierów wartościowych w Warszawie, indeks WIG20 traci w tej chwili 2,13%. Co Państwo dzieli? Na pewno coś Państwo dzieli. Jedna z fundacji zajmująca się monitorowaniem służby zdrowia w Polsce wynajęła jedną z wielkich sióstr firm robiącej badania i wyliczyli, że na oszczędności w refundacji leków Narodowy Fundusz Zdrowia zaoszczędził 34 miliardy złotych. No i rozsądek by podpowiadał, że te pieniądze zaoszczędzone powinny pójść na zakup nowej generacji leków, szczególnie leków rakowych, które tę fundację interesowało. Są tam takie porażające wręcz statystyki, jak wiele tysięcy ludzi corocznie umiera z powodu braku dostępu do leków, które w innych państwach europejskich są dostępne i refundowane. Narodowy Fundusz odpowiada, że miał wpływy niższe niż się spodziewano, więc musiał tam na załatanie dziury użyć tych oszczędzonych pieniędzy. To mi przypomina taki kiedyś dylemat w Polsce, który był podatek drogowy, który miał rzekomo iść na poprawę stanu dróg, ale zawsze gdzieś przepadał, bo były inne potrzeby.
tym bardziej bulwersująca sytuacja, że już chodzi o sprawy ostateczne, prawda? I osoby dzisiaj, jak wiadomo, rak, czy większość w postaci raka jest chorobą wyleczalną czy zaleczalną na dłuższy okres i mogliby się ludzie spokojnie żyć i mówiąc już tak bezdusznie z punktu widzenia gospodarki, to jeszcze przydatny gospodarczy, prawda? Ale pan jest idealista, jak odpowiadam narodowym funduszowi, że też byłby oszczędności dla państwa, prawda? Więc coś tam jest głęboko nie tak. Szkoda, że pan minister Zembala tak na krótki okres przyszedł tutaj do ministrowania, bo ja akurat w niego wierzę, że to jest dobry naukowiec i dobry menedżer. Ale nie sądzę, żeby coś tutaj zrobić. Pani rektor Bielkowska? Mnie dzisiaj tak przeżył, bo to nie tylko dzisiaj, ten jeden dzień jest. Przeżył, chce pani gwarantować to? Nie, mnie dziwi to, że jakby wszystko, co się dzieje teraz w naszym kraju, moim zdaniem nawiązywaliśmy też do tej na produkcji obecnej pomysłów ustawowych i tego przyspieszenia. Taka jakaś krótkowzroczność polityków, bo zdawałoby się, że akurat tak, partie, które rządziły, które rządzą, ta koalicja, czy PSL-PO, no jedna z tych partii ma ponad 100 lat, więc no, zdawałoby się, przeżyła wiele i mogłaby z tego jakieś wyciągać wnioski. Druga może jest młodsza, bo to jest 11 lat, ale nie, trochę więcej, 2001 powstała, tak. Ja pamiętam, więc kilkanaście lat, no ale też doświadczenie polityczne jest i wydaje się, że jakby ta perspektywa, ta krótkowzroczność tej perspektywy jest po prostu powalająca, że było przyzwolenie na takie kompletne nieróbstwo i płynięcie z prądem niczego naprawdę. I nagle okazało się, że jeden duży szok, to były wybory prezydenckie, zmienia w ogóle sytuację. Nagle się okazuje, że wiele rzeczy, które w ogóle nikt nie chciał się za nie zabierać, jest możliwe. Nagle się okazuje, że też te pomysły są, że występuje tak naprawdę nadprodukcja, bo też i wszystkie te pomysły są sensowne. Więc to jest jakieś przegięcie wahadła w drugą stronę, niekoniecznie też dobrą, bo nie ilość ustaw świadczy o jakości myślenia politycznego, tylko raczej właśnie ich nienadmierna ilość, a dobre dostosowanie do sytuacji, którą... Czyli nic się nie zmieniło tak naprawdę? To mnie się wydaje, że się zmieniło tyle, że ja bym to definiowała jako tak naprawdę jakieś większe ogłodnienie występujące w polskiej polityce i wśród tych, zwłaszcza elit politycznych, którzy się dorobili, no bo jednak to daje. Dwie sprawy powinny nam wypracować to, co na przykład stało się w biznesie. W biznesie jednak przez dwie dekady, można powiedzieć, polepszyła się ta jakość polskich przywódców biznesowych, tak można powiedzieć, polskich liderów. A wydaje mi się, że w polityce, co jest bardzo smutnym zjawiskiem, nastąpiła jakaś degrengolada, której dowody właśnie teraz mamy w tej kampanii, która do niczego dobrego nie prowadzi. A może wobec tego polityka, którą się opowiadać? Tutaj z akcentem na bóle, proszę. Obserwuję to zjawisko, które podzielam tutaj pani opinię, że rzeczywiście niebywałego przyspieszenia nastąpiły te działania. Ja myślę, że logika tych, którzy to zarządzają, jest taka, że mamy jeszcze te kilka miesięcy, pokażmy na co nas stać i tak dalej. A przeciwnicy mają zobaczyć, że obijali się przez 4 lata. A teraz co trzeba robić? Myślę, że to jest trochę działanie bez sensu, bo właśnie będzie zinterpretowane odwrotnie do intencji tych, którzy to zarządzają. Ja bym powiedział w ten sposób, że każdy znowu wybierzecie, to zrobimy to i to. A po co robić to i to wcześniej, nas nie wybierzecie? To jest bez sensu, ten produkt też ma. A pana zrobicie jeszcze? Nie, ale oszczędzę sobie PC i Rembrandt Turbo, radzę się z takimi dużymi, boksuję się zawsze. Przepraszam, z kim będzie słyszałem? PC i Rembrandt Turbo. Ostatnio na tapecie zawsze i zawsze mnie to dziwi, że człowiek taki pojedynczy klient nie ma nimi najmniejszych szans. Ale dobra, zostawmy. Co dzisiaj mnie zdziwiło, jak czytałem swoje gazety, muszę teraz ostrożnie się poruszać, bo jest pewien konflikt interesów rodzinnych, wolę dosyć ostrożnie to mówić. No to proszę to przemyśleć. To nie przemyślę. Chodzi o to, że dlaczego nasze państwo nie potrafi ukrócić eksportu z aptek i hurtowni leków, które u nas się sprzedają na przykład w razy tanim pieniędzy. Pamiętajcie, co państwo dzisiaj gadacie. No, muszę sobie to pokazać. A i dlaczego to prowadzi, że akcja GIF-u, czyli Głównego Inspektora Farmaceutycznego, tak? Prowadzi zamknięcia jakiejś tam, specjalnie omijam nazwę, jakiejś tam hurtowni. Z tego powodu w Polsce pacjenci przez
miesięcy będą pozbawieni kilkuset leku. Ludzie, to jakiś obłęd jest po prostu, no. Nie uważacie, to jest obłęd? Dlaczego, proszę Państwa, pozwala na ten reeksport? No to jest podstawowe pytanie. Dlaczego? Może dlatego, jak powiedział jeden z polityków nad ranem, że istnieje tylko teoretycznie. Dlatego, że to się opłaca po prostu. Ale komu? No, jest nie państwu, nie pacjentom. Pacjentom na pewno nie się opłaca. Kurtowniom, no i pewnie płacą jakiś podatek od tego, czyli jakoś tam państwu się opłaca na krótką metę, prawda? Bo na dłuższą, jak się te ciągnione skutki policzy, to zapewne nie. No, ale jeszcze kontynuując to moje zdziwienie, chcę powiedzieć taką prostą rzecz, że dobrze jest pamiętać, zawsze pamiętać, nie tylko w momencie, kiedy są wybory, ale zawsze na stale pamiętać, że jednak jeżeli się formuje jakiś komunikat polityczny, jakąś propozycję, programem zwaną, czy jakkolwiek inaczej zwaną, i formują to polityczne partie, to one potem dostają mandat do zrobienia akurat no, czegoś, tak? I teraz ludzie nie zawsze są tacy kompletnie ogłupiali, żeby nie pamiętać. I jak przychodzi moment weryfikacji, co przychodzi co kilka lat, to jednak pójście wbrew swojemu własnemu elektoratowi, jak to moim zdaniem właśnie zrobiła Platforma Obywatelska w ostatnich kilku latach, jest zjawiskiem bardzo dziwnym, bo jednak polityka, no, kompetencja polityków podstawowa to jest wyczuwanie pulsu społecznego. To jest oczywiście w ramach swojego też elektoratu, bo te propozycje polityczne mogą być inne. Natomiast jeśli się od tego odcina, a co więcej, w ogóle odwraca się plecami do własnego elektoratu, no to ja tego nie rozumiem. No my też tego nie rozumiemy. Zapamięta w locie się już 4.02. Co prawda 4.02.85, więc wciąż jeszcze jest bliżej. 4.03. Tego jest 4.03. No nie wiem, czy tak dobrze, że się kończy. To sporo było tych legislacyjnych przyspieszeniu naszego Sejmu, Parlamentu, rządzących. Mamy słynną ustawę drogową Generalnej Dyrekcji Zbrojnych Bramek, która dotyczy tych, jak się okazuje, jednak w zarządzie państwa. No bo tylko tych może dotyczyć. Czyli tych pozostałych nie można, czyli ci, którzy jadą do Poznania, to mają czy ograniczone możliwości uzyskania z otwierania w ramach Dolnego Gdańska. Już mają, ale między Kraków a Katowice to już nie. No i jest wśród ustaw, które wypłynęły w trybie więcej niż pilnym przez Sejm, za chwilę będą w Senacie, jedna z tych, o których często mówimy, czyli o Radzie Dialogu Społecznego. To ustawa, na którą polecam zwrócić uwagę, bo Rada Dialogu Społecznego przypomina być następczynią Komisji Trójstronnej. I moje zdziwienie, ja już o tym mówię, dziwi mnie to, że platforma, która chce mieć sukces w postaci zakomunikowania, że przywróciliśmy dialog społeczny, czyli rozmowy pracodawców i związków z rządem, w takiej sobie konstrukcji, bo ta rada na pewno doskonale nie będzie i nie wiadomo, czy pokładane w niej nadzieje spełni. Robi to wiedząc, że jedna ze stron tego potencjalnego dialogu, czyli Solidarność, idzie zupełnie inaczej politycznie, bo idzie z PiS-em. I oczywiście można powiedzieć, że to jest idea, że chodzi o przywrócenie tego dialogu, ale znów jest to jakoś kompletnie